Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami miesiąca, września. Wrzesień się skończył, zaczął się październik, więc jest to ten czas w miesiącu, kiedy najwyższa pora zaprezentować Wam produkty, które najbardziej mi się upodobały właśnie w miesiącu, który się skończył. Więc zaczynamy! W ubiegłym miesiącu szczególnie testowałam i nadużywałam, tak można powiedzieć, pielęgnacji. Jest bardzo mało kolorówki, jest dość sporo pielęgnacji. I może na pierwszy strzał powiem Wam o tym, co używałam do ciała. Ja nie wiem, czy już kiedyś Wam nie mówiłam o tym produkcie, ale jest to masło do ciała właśnie z Perfekty. Ja je kupuję w Lidlu ogólnie i zazwyczaj jest to masło kakaowe. Mi się ono bardzo dobrze sprawdza, słuchajcie, do mojej suchej skóry. Naprawdę wystarczy taka nawet nie za gruba warstwa, szczerze powiedziawszy, i moja skóra po prostu automatem doznaje takiej mega ulgi. Plus jeszcze ten zapach, to jest już w ogóle mistrzostwo świata. Ten balsam jest ogólnie tani, bo on ma 250 ml, a on kosztuje chyba około 10 czy 12 zł, jakoś tak. I naprawdę sprawdza się mi, przy osobie, która ma manię smarowania się, sprawdza mi się na dość długo, bo na około miesiąc. Normalnie balsamy około 250 ml starczają mi na 2 tygodnie. Tak, tutaj nie przesadzam. Więc zdecydowanie to jest mój faworyt i jeżeli mówię o nim któryś raz z rzędu, to wybaczcie mi, ale najwidoczniej świadczy to o tym, że po prostu jestem w tym produkcie absolutnie zakochana. Następny produkt do pielęgnacji jest to pielęgnacja cery twarzy i jest to peeling enzymatyczny z Liren. Powiem Wam, że ten peeling nie ma w ogóle w sobie żadnych drobinek. Typowo delikatnie złuszczającym produktem, nie znajdziecie tutaj ani jednej granulki, także dla osób z wrażliwą cerą szczególnie polecam. Mi on osobiście doskonale przygotowuje cerę, jeżeli chodzi o makijaż, ponieważ może nie pozbywa się tych suchych skórek, bo ja też na takowe nie cierpię, ale pozbywa się wszystkich takich, wiecie, zbędnych rzeczy na naszej twarzy, jeżeli chodzi o martwy naskórek i bardzo fajnie przygotowuje właśnie cerę pod makijaż. Ja ogólnie zazwyczaj, zanim kogoś maluję, też polecam, aby wykonywały te osoby peelingi enzymatyczne i właśnie szczególnie takie, które są takie delikatne, ale niosące dla naszej cery to, co mają nieść, czyli właśnie takie fajne wygładzenie. I dla tych osób właśnie, które mają wrażliwą cerę i nie chcą przesadzić, nie chcą się zaczerwienić w wyniku szorowania jakimiś drobinkami, to szczególnie polecam właśnie ten peeling z Liren. Powiem Wam, że ja go kupiłam chyba w Rossmanie, albo w Naturze, albo w Hebe. Wiem, że one są wszędzie ogólnie i wiem, że ja za niego zapłaciłam około 10 zł, ja już go mam drugi miesiąc ogólnie z rzędu i jeszcze go mam 3/4, więc no umówmy się, wydajność mega. On ma 75 ml, także myślę, że jeszcze na 2 miesiące mi posłuży. Ja go używam 2 razy w tygodniu i naprawdę moja cera jest bardzo z niego zadowolona. Kolejne produkty, które również były do pielęgnacji twarzy, jest to produkt, który był w Shiny Boxie, jest to produkt z Yasumi, jest to maska hialuronowa na noc i wyróżnia się ona szczególnie tym, że nie jest zmywalna, w sensie takim, że nie musimy jej po prostu zmywać, czyli nakładamy ją, możemy ją nałożyć dość grubą warstwą, idziemy w niej spać i na drugi dzień mamy naprawdę fajną, napiętą skórę, taką wow, energiczną, taką, wiecie, taką skórę, która, wiecie, dostała taki zastrzyk, taki kopniak czegoś energetyzującego i naprawdę ta maska właśnie mi się pod tym względem bardzo fajnie sprawdza. Ja również ją używam 2 razy w tygodniu i powiem Wam szczerze, że to nie są takie efekty na zasadzie takiego jakiegoś czary mary, że wow, po jednym razie od razu wow, co to jest. Nie, ale tak po miesiącu, kiedy naprawdę skrupulatnie 2 razy w tygodniu będziecie używać takich produktów, to po miesiącu będziecie widziały już, co na Was działa dobrze, a co Wam po prostu nie daje żadnych rezultatów. I właśnie to jest tego typu produkt. Mi on bardzo fajnie służy, ja mam problem ogólnie ze suchą skórą, więc coś, co nawilża, napręża skórę i fajnie ją odżywia, jest szczególnie ważne dla mnie i dla, myślę, dla Was wszystkich, które macie suchą skórę. Ja ten produkt, tak jak powiedziałam, dostałam w Shiny Boxie i o ile dobrze pamiętam, to on kosztował około 26 zł. Ma tutaj 30 ml, więc ja nie pamiętam, czy właśnie, czy to jest pełnowymiarowy produkt i on kosztował 26 zł, czy on jest większy i kosztował tyle. Nie chcę Was teraz skłamać, ale mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć gdzieś na internecie i Wam również podlinkuję w opisie, tam gdzie będą wszystkie produkty, o których teraz mówię. Kolejne produkty, które mi się mega sprawdziły do twarzy, ale tym razem na dzień, to były 2 produkty, których używałam jako takie bazy pod makijaż, słuchajcie. Są to kremy nawilżające. Jeden to jest krem z Mary Kay, który jest takim kremem naturalnym, Botanical Effect. On jest typowo kremem nawilżającym. Ja go używałam właśnie na dzień, zamiennie z kremem z Sorai, który jest kremem nawilżającym i w składzie ma kolagen oraz argan. I te 2 produkty mi się mega sprawdziły ze względu na to, że właśnie fajnie nawilżają, szybko się wchłaniają,
ale mają też jedną bardzo fajną rzecz, która myślę, że bije tutaj wszystkie kremy nawilżające na łeb, na szyję, to, że moim zdaniem i w moim odczuciu produkty, które później nakładamy na twarz w postaci podkładów, korektorów, kamuflaży itp. po prostu się dłużej trzymają, najzwyczajniej w świecie, tak jak po fajnej bazie. Więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta skóra jest fajnie nawilżona i wszystko się fajnie w nią wchłania, wtapia i się fajnie trzyma, czy to jest kwestia tego, jak działa ten krem. Jeden i drugi, nie mam pojęcia, ale mi tak właśnie one działają i bardzo fajnie mi się wszystko trzyma na twarzy. Zresztą ostatnio też Wam wrzucałam zdjęcie, może nawet uda mi się gdzieś tutaj Wam wrzucić, na Facebooka i na Instagrama, jak wygląda moja twarz po 12 godzinach w pracy. I powiem Wam, że ten efekt mnie zadowala, dlatego że, no, wybaczcie, ale od produktów drogeryjnych więcej niż 12 godzin oczekiwać chyba nie można. Jeżeli chodzi o cenę, tego produktu cenę Wam nie podam, ponieważ otrzymałam ten produkt oraz jeszcze kilka innych od firmy Mary Kay do testowania, więc mogę sprawdzić na internecie i również wrzucę Wam w opis, a jeżeli nie, no to przepraszam Was bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o tą Soraya, to ja kupuję ten krem raz na jakiś czas w Lidlu i on kosztuje około 14 zł, więc też cena całkiem spoko, jak na to, że ma on 50 ml i jest dosyć wydajny. W ten sposób przebrnęliśmy przez pielęgnację, która zajęła większą część tego filmu. I teraz przejdę już do takiej mini kolorówki i do dwóch akcesoriów, więc przechodzę do rzeczy. Akcesorium ulubione zdecydowanie już od dłuższego czasu, ale chyba nie miałam okazji Wam o nim powiedzieć, jest to pędzel. Jest to pędzel z firmy Real Techniques, model się nazywa Setting Brush. Ten pędzel dla mnie jest absolutnym hitem, słuchajcie, do rozświetlacza. Ja go na początku używałam do gruntowania okolicy pod oczami, ale w jakimś czasie się przerzuciłam na robienie tego gąbeczką, telefon dzwoni, wiem. I teraz, kiedy zaprzestałam właśnie tego procederu robienia tym pędzlem, zaczęłam tego pędzla używać do rozświetlacza i mega on się nadaje tutaj właśnie, żeby podkreślić szczyty kości policzkowych. Ja to mam, praktycznie robię to codziennie, teraz też może zauważycie, może nie. W każdym bądź razie używam właśnie tutaj delikatnie, wystarczy przejechać rozświetlaczem, tym pędzelkiem i on tak fajnie zbiera ten produkt rozświetlający i tak fajnie go aplikuje na skórę równomiernie, że to jest coś niesamowitego, zostawia bardzo fajną taflę i ja właśnie tego pędzelka używam do tego celu, jestem nim absolutnie zachwycona. Ten pędzelek kupiłam w Rossmanie i kupiłam go za 29,99 bodajże, ale również jest dostępny na internecie, więc również oczywiście jak zawsze link w opisie. Kolejne akcesorium, które jest przeze mnie molestowane od dłuższego czasu i też nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, czy nie, są to rzęsy z Ardell i jest to model Wispies Black. Bardzo często, a w zasadzie prawie zawsze, kiedy pytacie się mnie, co mam na rzęsach, jeżeli chodzi o zdjęcia, które Wam gdzieś wrzucam na Instagramie, na Facebooku, to praktycznie zawsze, na co dzień, do każdego makijażu używam tego modelu rzęs. Przy mojej budowie oka, gdzie ja mam głęboko osadzone oczy, one się bardzo fajnie wkomponowują, wyglądają dosyć naturalnie. Wiem, że dla wielu z Was są one dość spektakularne i muszę się z tym zgodzić w istocie, bo nie do każdej budowy oka one pasują na co dzień. Natomiast u mnie się one sprawdzają mega, jestem z nich bardzo zadowolona i ja po prostu je ubóstwiam. To jest mój absolutny wynalazek roku 2015 i ja po prostu używam tego wiła cały czas na przemian. Kiedy jeszcze były dostępne inne modele rzęs, to używałam z innymi, teraz niestety już zostały mi tylko te, więc do nich powróciłam. Ich cena to chyba 14,50, jakoś tak. Ja je zawsze kupuję w takim sklepie internetowym, w którym w danym momencie jest akurat najtaniej, więc zazwyczaj jest to kokolita po prostu. Zwłaszcza, że też tam mamy teraz z innymi vlogerkami po prostu zniżki, więc no, tam po prostu kupuję, bo tam mam taniej. No i przejdę do ostatnich produktów. Produkt, który bardzo fajnie sprawdzał mi się na co dzień, jeżeli chodzi o utrwalanie makijażu, ale takiego, wiecie, nie makijażu na specjalne okazje, tylko na co dzień. Był to produkt, który zakupiłam w Biedronce z firmy Belle. Jest to puder transparentny w kamieniu. On nie zostawia efektu wybielonej skóry, ale bardzo fajnie scala makijaż, scala go tak w takim stopniu średnim, czyli tak jak to wystarcza nam na co dzień. Nie jest to coś spektakularnego, na pewno nie przetańczymy w tym całej nocy, ale na co dzień jest bardzo fajny, jest bardzo tani, więc dla poszukiwaczek tanich skarbów, które się sprawdzają w jakości wysokiej, ten produkt będzie na pewno i zdecydowanie na plus. Nie pamiętam, za ile go kupiłam, ale wiem, że był tani. No i ostatnie produkty. Są to produkty z kolorówki i są to pomadki z Golden Rose Velvet Matte. I ja używałam czterech kolorów, ale mam trzy przy sobie, bo czwarty chyba gdzieś lata po torbie. I to były kolory
30, 07, 09 i 01. I one wszystkie mają takie, teraz 09 na przykład mam na ustach. I one wszystkie ogólnie oprócz 07 wpadają w takie ciepłe tony, więc one idealnie się wkomponowują w mój typ urody, więc dla tych z Was, które również są ciepłym typem urody, serdecznie polecam właśnie sięgnąć po te kolory, bo one bardzo fajnie na co dzień podkreślają właśnie urodę. Także jeżeli chodzi o utrzymywanie się, to zdecydowanie na pewno nie jest to stopień utrzymywania się przez ileś godzin, ale ja jak tak bym, wiecie, nie piła i nie jadła i nie wycierała co chwilę wtedy tych ust, bo ja mam taką manię, że ja po jedzeniu zawsze wycieram usta, więc nie ma opcji, żeby mi coś zostało. Także gdybym ja tego nie robiła, tylko bym na przykład po prostu się umalowała tak jak teraz i po prostu wiedziałabym, że przez najbliższe godziny będę gdzieś chodziła, łaziła, gadała, nie będę jadła i nie będę piła, to ta pomadka mi się utrzyma co najmniej z 5 godzin bitych jak nic. Natomiast przy jedzeniu, przy piciu, no to też bez przesady, no tak co godzinę trzeba ją zdecydowanie poprawiać, ale mimo wszystko one są dość fajne. Kiedy się ma dobrze wypielęgnowane usta i nie ma się żadnych skórek właśnie suchych, to bardzo ładnie one wyglądają na ustach. W przypadku, kiedy się ma suche skórki, ma się takie usta troszeczkę zaniedbane albo przesuszone po prostu, no to niekoniecznie dobrze będzie wyglądało, więc na to trzeba uważać. I produkt, o którym Wam zapomniałam powiedzieć i nie wiem, czy go jest. Produkt, o którym Wam zapomniałam powiedzieć na wstępie, jest to szampon suchy z Osi. Ja go zamówiłam sobie do testowania z firmy właśnie Cocolita przez internet. On ma 75 ml, 65 ml. Ja go kupiłam za 14,99. Szczerze powiedziawszy, nie spojrzałam, że on będzie taki mały. Ale nawet dobrze do testowania, w razie jakby się nie sprawdził, to szybciej bym go zużyła. Ale sprawdził się. Jedyne, co mi się nie sprawdziło w nim, to zapach. Po prostu on mnie mega dusi i jeżeli bym aplikowała ten produkt na nasadę włosów po prostu w małym pomieszczeniu, bez żadnego wywietrznika, okna uchylonych z drzwi, po prostu bym się poddusiła tym zapachem. Byłoby to takie męczące. Natomiast jeżeli zrobimy to w pomieszczeniu takim po prostu otwartym lub na jakiejś przestrzeni w miarę dużej, to po prostu nie będzie nam to doskwierało i będzie spoko. Także tak, to jest też produkt, który zamiennie z Batiste myślę, że będę używała w najbliższej przyszłości. I to by było, kochani, na tyle moich ulubieńców. Ja Was przepraszam bardzo za dźwięki w tle, ale niestety nie mam na to wpływu, nie zawsze jestem w stanie nagrywać wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu, więc musicie mi wybaczyć. To by było na tyle moich ulubieńców. Dajcie koniecznie znać, jakie produkty były Waszymi ulubionymi produktami w miesiącu wrześniu. Dajcie koniecznie znać również, jak Wy przygotowujecie swoją cerę pod względem pielęgnacji na jesień. I to by było w sumie chyba na tyle, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie ulubieńców. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!